Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jakie będą ostatnie wyzwania festiwalu zimy oraz jak je wykonać. Wczorajsze wyzwanie wysyła nas w odwiedziny trzech różnych punktów orientacyjnych. Do tego wyzwania przygotowałem taką oto mapkę. To bardzo proste. Następne wyzwanie polega na odpaleniu zamarzniętych fajerwerków na plażach w potnych piaskach, skalistych skarpach lub w paskudnej przystani. Wystarczy wystrzelić tylko jedną, aby wykonać to wyzwanie, ale do wyboru będą trzy różne lokacje i w każdej z tych trzech lokacji pojawia się po 5 fajerwerków. Wyzwanie samo w sobie jest proste, ale największym problemem z wyzwaniami, które polegają na wystrzeleniu fajerwerków, zawsze było to, że jak ktoś wystrzeli fajerwerkę, to drugi raz tej samej fajerwerki odpalić się nie da. Na szczęście tym razem na każdej plaży będzie kilka fajerwerków. Oto wszystkie lokacje fajerwerków, które pojawią się na plaży w potnych piaskach. Wylądujcie na tej, na której wylądujecie pierwsi. Pamiętajcie, że nie można odpalić dwa razy tej samej fajerwerki w jednym meczu. W tle teraz leci nagranie, na którym widać, jak te fajerwerki wyglądają oraz gdzie dokładnie stoją. Na plaży skalistych skarpów także jest dużo fajerwerków. Tak samo jak w potnych piaskach, każda fajerwerka jest jednorazowa. A oto paskudna przystań. Ostatnie wyzwanie festiwalu zimy brzmi: otwórz dwa pojemniki z amunicją w warsztacie, hotelu pod soplem lub lodowym tronie. To proste wyzwanie. Najpierw wybierzcie, w którym punkcie orientacyjnym chcecie je wykonać. Hotel pod soplem znajduje się tutaj. To jedno wielkie iglo. Skrzynki z amunicją są w różnych miejscach. Lodowy tron znajduje się tutaj. Dwie skrzynki z amunicją są ukryte pod schodami w tym miejscu. Warsztat znajduje się tutaj. Na koniec jeszcze tylko wspomnę, że węgiel wypada tylko i wyłącznie z prezentów i lodowych skrzynek. Wyzwanie z węglem polecam zrobić na naparzance. I to tyle, ile potrzebujecie do ostatnich wyzwań festiwalu zimy. Ja już dziękuję za oglądanie, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w busie bojowym!